rozumiem. Stary pułkownik mówi, że wszyscy, którzy żyją na dole, to nędznicy. Nie wiesz, kto ma klucz do furtki? Jeśli dasz mi prezent, to ci powiem, Kate. Chętnie, ale ja stoję tu na górze, a ty jesteś na dole. Znajdź dla mnie prezent, który jest tam na górze. Malko, chyba znalazłam to, na co masz ochotę. Zrzuć na dół, Kate. Łap! Masz tylko jedną szansę. Kate Walker ma kłopoty. Musimy zacząć jej szukać. Znajdź kogoś. Nieważne kogo, ale to ma być twardzie. Tak, szefie. Znam Nicka Cantina. Detektywa, który pracował już nad niezłymi sprawami. Jest naprawdę dobry. Tak. To w sam raz dla niego. Zajmij się tym natychmiast. Niech tam jedzie. Dobrze, szefie. Do diabła. Co ten dzieciak sobie ubzdurał? Tak. Halo, Cantin? Mamy dla ciebie zadanie. Jak to powiedzieć? Specjalne zadanie. Cukierki smakowały? Niezłe. Nie wiesz, kto mógłby mi pokazać, jak działa maszyna do węgla? Nie, to stara maszyna, Kate. I ona cuchnie. Nie ma nikogo, kto wiedziałby, jak działa tamta maszyna? Na pewno nie pan Circos. On jest za niski i nie sięgnie do przycisku. Bracia Burkow na pewno wiedzą. Oni wiedzą wszystko. Ale ja ich nie lubię. Oni są okropni. A dlaczego uważasz, że oni są źli? Bracia Burkow są kłamcami i złodziejami. Są okropni i cuchną. Zwłaszcza ten mały, co chodzi jak pingwin. Nie możesz wyśmiewać się z ludzi, Malko. Ten wielki nie jest taki straszny, ale za to głupi. Wielki ten pyjuki. Mam nadzieję, że bracia Burgow mi pomogą. Czemu nie? Są tak samo brudni i cuchnący jak maszyna, którą chcesz naprawić. Zobaczę, co z tego będzie dalej. Dzięki, Malko. Jak chcesz, Kate. Co za pech. Bak jest pusty. Zobaczę, gdzie uda mi się go napełnić. Dobry wieczór. Dobry wieczór, milady. Witamy w słynnym lokalu Circosa, sercu wszelkich sztuk i uciech. W czym mogę pomóc? Właśnie przybyłam. Nazywam się Walker. Kate Walker. Urocze miasteczko. Cóż, panno Walker, życzę pani uroczego popołudnia w tym uroczym miasteczku. Obawiam się, że nie skorzystam. Wkrótce ruszam w dalszą podróż. Przedziwne to wasze miasteczko, panie Circos. Ludzie wpadają tu tylko przejazdem, a i to nieczęsto. Przyjeżdżają kupować, sprzedawać, inwestować i bankrutować. Bawią się przy tym setnie. Dalej, poza tym miastem, oprócz śniegu, nie ma już nic, pan Walker. Proszę powiedzieć, panie Circos, dużo pociągów tędy przyjeżdża? Teraz już nie. I pewnie, dawno temu aż furczało na naszej stacji. Teraz raczej zamarła.
wieści o pani przybyciu, szybko się rozejdą, pan Walker. Do zobaczenia, panie Sirkos. Mam nadzieję, że wpadnie jeszcze pani zobaczyć moje rumaki w akcji. Panie Sirkos? Czym mogę służyć? Wiedzieć, co do... O co znowu chodzi? Zamknij się, ty durna kupo sadła, albo się z tobą policzę. O co chodzi? Miłego dnia. W czymś panience pomóc? Potrzebny mi węgiel do pociągu, ale w podajniku zabrakło benzyny. Pomyślałam, że mogliby mi panowie sprzedać nieco paliwa. Więc już wyjeżdżasz. Przykro mi. Nie mamy benzyny, ani kropelki. A co to za odgłos silnika tam za tobą? A, ten! On działa na prąd, widzisz? A dym? Też działa na prąd? Patrz ją. To nie twój interes, panienko. Pilnuj swojego niosa i nie przeszkadzaj nam pracować. Ta, nie przeszkadzaj Igorowi i Iwanowi pracować. Ale mnie potrzeba tylko trochę benzyny. Nie mamy paliwa! Nie mamy benzyny! Ani kropelki! Nie ma benzyny. Nie ma benzyny. Wy chyba nie macie ochoty mi pomóc. Temu nie zaprzeczę, kwiatuszku. Żegnam! Jest nieco za zimno. Ta ścieżka zapewne prowadzi do klasztoru. Szkoda, że to tak daleko. Może zajrzę tam w drodze powrotnej z Syberii. Boże sadła! Poczekaj, zaraz cię złapię! Przepraszam, proszę pana, czy pan śpi? Czego ty chcesz? Muszę coś powiedzieć twojemu bratu. Iwan, on mnie zostawił. Mój brat, on mnie zostawił samego. Jakże mi cię żal, Igorze. Durne zwierzę! Którą mogłem na nim zarobić, poszła w diabły. Tam jest Iwa. On się ucieszy. Nie idźcie, panienko. Co? Pozwoliłeś jej odejść?
Jesteś głupszy od Yuki, Igor. Zupełny kretyn. O mały włos.